Od startu z Lotosa minęło 15 km. Najpierw było trochę asfaltu, no bo to jeszcze w hełmie po mieście. Później wjechałem do lasu, gdzie się pogubiłem trochę. Ślad, mój ślad na Garminie prowadził gdzie indziej. Chłopaki przyjechali, to oni mieli troszeczkę gdzie indziej. Wyjechałem z nimi. No i teraz lecimy już. Dobre 6-7 km po takich szutrach. Także tutaj dróżka fajna. Delikatnie, delikatnie do 20 godziny. Dobra. Ogólnie kolejny cel to jest Włodawa, Żabka, tam zjem śniadanko, drugi. 100 km od Lotosa. Koniec szutrów, teraz asfalcik i bananek. No dobra, zjedzone, jedziemy dalej. 42 km od Lotosu. Ładnie było. Asfaltów trochę, a teraz trochę piachu. Jadę z kolegą numer 171 z Rudy Śląskiej. Jechał Wisłę też, 104 godziny z Rudy. Serwis zrobiony i dalej jadę z tymi chłopakami. To chyba od 12 km z nimi jadę. Przede mną w tamtym roku Wisłę zrobił, nie, w tym roku Wisłę zrobił w 104 godziny. A w zeszłym roku 20 parę godzin dłużej. I jedzie tam, tak jak on mówi, na kole. Od Rudy Śląskiej. Bez SPD. Kurde, mają ludzie też kopyto. Też ma cel zdążyć przed promem. Na 19, bo 19, na 19 jest prom. Zobaczymy, czy się uda. Ale mnie tyłek bardzo boli. Nie wiem, jak sobie radzę. Raz, dwa. Reny podobne do Wisły. Jedziemy przy jakiejś rzece. Nie wiem, co to za rzeka. 60 km od agroturystyki. O, ale mi tu padło. No. I taki to oto teren. Bardzo żałuję, że nie mogę jeździć na stojąco, bo tak to ten tyłek niestety tak cierpi, a na stojąco nie dam rady pedałować. Nawet nie próbuję, bo bardzo obciążam prawy staw kolanowy. A to nie jest dobrze. Także muszę siedzieć i cierpieć. Kurna chata. Mały podjazd. Za mną jest ten chłopak z Rudy Śląskiej. Cały czas jedzie. Ma taki stary 10-letni rower. Fajny rower, taki stary. Autor, firmy Autor. Jeszcze kurna, 165 km do 19. Nie wiem, która godzina jest teraz, ale no, może być ciężko. Co godzinę staje i się smaruje, no ale to nie wiem, to nic nie daje już. Cały czas boli. Trójstyk. Granic. Tam był. Dzień dobry. Trójstyk granic. Trzy granice się tu spotykają. A nie poczułem nawet. Tu? Albo tu dołem? Nie poczułem. Jak ci mówi dołem? Kurna. A wygląda na to tak, jakby kurna odbić trochę, ale nie wiem. Wygląda jakby odbić, nie? Sam piach tu jest. No właśnie, i to tak wygląda, jakby to tak miało być. Po tym się da jechać w ogóle? Ty. O kurwa. Tak, tu jest dobrze. Podczas takie krzaki i chabzi. To jest. Przy rzece jedziemy. Ciągle przy granicy. To jest granica z Polską. I z Ukrainy. O kurwa. Uwaga. O kurwa. No nie przeszedłem. Nie przyjechałem. Nie przyjechałem. Który to kilometr? 62 km od agroturystyki. Jeszcze kawał drogi. Kawał drogi. Jak to przypominać? Tu. Chyba zjechałem do szlaku. Albo ten szlak tak wyrysowany był. Tu.
Jak to kurde wyrysowałem? Teraz to chyba. Wyskoczyłem gdzieś w lewo. Gdzie? Już przyjechałem poza. Były ślady widać. Opon. Wszyscy tak jechali. Tu jest lewo. Jestem już daleko od śladu. Coś ten ślad tak dziwnie biegnie. O. To i ja już. Już nie ta przerzutka, już wszystko nie to. Masz dynamo? Nie. O. Jaka zamiana. I dotarłem do Włodawy. Jeszcze tylko krótki spacerek. Idę do Żabki. Zjem sobie coś w Żabce i jadę dalej. Czas leci. Nieubłaganie czas leci. Do 19 już nie dużo godzin. Jeszcze 200. Muszę pokonać. 160 km. Trochę to gorące. Jak ja to wszystko zjem, to muszę jeszcze gacie tu gdzieś upchnąć. Kobo, chuj, chleba twoje. Co? Rower tak patrzę, to chleba twój. No. Chyba jest. Czyli jestem gdzieś w pobliżu, nie? Mam sobie jakieś izotoniki, kurna, na drogę, widzisz? Ja kupiłem. Tylko to jest to, że też woźmy. O, widzisz ten kosz? Baterie mam w środku w sklepie. Też masz takie, nie? Baterie. Ja. Nie wiem, dokładnie, to domyślę. Jedź, panie. Jak bym takie drugi, to my na pewno będziemy. Tu kurna, 150 km jeszcze gdzieś. Nie, ja nie wiem, kurna. Czarno to widzę. Jakby był A2, to na odarniu. Tak, no ale takimi drogami. Jak kupiłeś sobie, to będziesz teraz woził. Dobra. Jemy spaghetti. Jeszcze tylko dopić kabusie. Nie można jechać. Przestanek 20 minut nie zdaje. Jak nie więcej. Dzisiaj to jest pośpiech. Nie wiem, czy dam radę dojechać. Na to zobaczcie, Włodawa. Chyba rynek rozkopany. Chyba tak. Jestem za Włodawą, no i tak jak kurwa myślałem, zresztą tak mam w rozpisce, znowu krzaki, znaczy może nie tak krzaki, ale podobnie się jedzie jak po wałach, albo szczerze, bo wały przynajmniej są równe, i przy wodzie, przy rzece, także nie nawoływuję jej z prędkością, do tego tyłek woli, a tu 150 km trzeba zrobić jeszcze, do 19. No zobaczymy. Robię swoje i jadę dalej. I teraz taka ścieżka rowerowa. Już dobrych 5 km. Dobrze się jedzie, ale... Uwaga. Zaczęło kropić. Nie wiem. I nie wiem. Nie wiem, co będzie dalej. No zaczyna kropić. Ale rowerek spoko. Jedzie się fajnie. Gdyby nie to, że wszystko boli. Oho. Zaczyna kropić coraz bardziej. Uwaga, uwaga. No i pytanie. Zakładać już kurtkę, czy jeszcze nie? Jak założę kurtkę, będzie mi bardzo gorąco. Czy ściągnąć wtedy ten dodatkowo tą bluzę termiczną? Pewnie trzeba będzie ściągnąć. W najgorszym wypadku mam jeszcze folię. Uwaga. Trochę piachu było. No, folię przeciwdeszczową. Jakby mocno lało. Na buty nie wziąłem nakładek. To buty zmokną. No i tak sobie pyrkam. Ścieżynką rowerową. Ten cel coraz mniej realny mnie się wydaje.
Ja w dobocie nie. Okej. Okay. Róbmy swoje i jedźmy swoje. Znowu teraz pięciu mi wyprzedziło. Nie wiem, czy to czasami nie ci sami, którzy wyprzedzili mnie wcześniej na szutrach. Pięciu albo sześciu tak jedzie cała grupa. Cisną, zasuwają gargamele. Zasuwają, cisną mocno. Ja tak langsu langsu. Kurde, ale trawy wypalają. Chaszcze. Sporo chaszcze. No i trochę zwolniły. Po mocnym tempie, no langsum langsum, ale mocniejszy dla mnie na razie teraz. W aktualnych warunkach zwolniłem langsum langsum. Ile jeszcze? 120 godzina. 10.45. Słabo to idzie. No nic, lecimy. 111 km od Lotosa. To ile to będzie? Który kilometr już teraz mamy? Czyli 500 około chyba. No i co? Nie trzeba pchać. Nie ma wyjścia. To by pewnie dało radę jechać, ale kurwa. W sumie chce się przejść trochę. Przespacerować. Sobie dać odpocząć 4 literom. Bo już dzisiaj dostały trochę po tyłku. No. No. Już. Pustynia. Jak mam to chodzić po takiej pustyni? Nawet się chodzi ciężko. Ale piachu się sypie do butów też. Szkoda, ale tak. Będę iść. Tędy. Dzisiaj nie piję mleka. Jeszcze. Może trzeba go kupić. O, tam już próbuję jechać. Zobaczmy, jak mi pójdzie. Co się będzie? O, już spadł. Czy jest sens, żebym wsiadał na spacer dalej? Oj, dalej. Jedzie, przyjdzie. Znowu ruszył. Znowu ruszył. Dodatek. O. W takim tempie to na pewno nie zdążę. Dobra, bo to się ciągnie w nieskończoność. Koniec relacji. Teraz zaczyna kropić. 113 km od Lotosa. Dzisiaj deszczu nie uniknę. Oj, dzisiaj nie uniknę. No trudno, trzeba będzie schować kamerę. Zobaczymy. 100 km do promu. 100 km. 12 godzina, 12, czyli ile mam czasu? 7 godzin. Kurde, 7 godzin na 100 km. Jak ja wczoraj 100 km zrobiłem 9, przedwczoraj również 9, to jak mam dzisiaj zrobić 7? Chyba jest to poza moim zasięgiem. Dobrze, tymczasem. Kostomłoty. Jeszcze kawałek Terespo. Aktualnie 128 km od Lotosa. Au. Tu 800. Wtorek. Jutro będę wysyłał. Tak, jutro wyślę. Jutro 100. No i mówię, że lepiej jest czasami jechać w terenie, aniżeli tutaj pod jednym asfalcie. Kurde, jakie nierówności. Mówi się, aż źle jest, proszę, to 14 na godzinę. Asfalt jest po prostu twardy. No się nie ugnie, nie odskoczy. Szuter to jednak trochę inaczej. Tutaj rower skacze. Zatrzymałem, zjadłem sobie naleśniki. Wypiłem soczek, ale... Droga do Terespolu to taka droga przez mękę dla mnie. Gdyby to nie boli, a to nie jest asfalt, to co tutaj jest. To są kamienie i dziury, łata na łacie. Dojeżdżam do przejścia granicznego w Terespolu. Ogólnie za dupie to jest. Jak ja mam to tam pojechać? Którędy?
Tam nie mogę. Muszę tu. Tu. I tu. O tak. Teraz do Biedronki. Nie do Biedronki. Do Żabki. I zostanie 70 km. Do 19 mam czas. Zobaczymy. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Zjadłem naleśniki. Wypiłem to może. Nie jest ciut lepiej. Właśnie ruszyłem spod Żabki. Doładowany jestem po same uszy. 3 litry wody, soki, jogurt, sałatka. Może wszystkiego, kurwa, nabrałem. No i jadę, zobaczymy. 70 km, 4,5 godziny. I jak na złość przejazd zamykają. Jak mnie się spieszy, to przejazd zamykają. Berbeluchy. Hej. Ale tak doładowany, że aż ciężko. Jak tu przejść? Kurde, takie drzewa. Jestem 17 km za Tyrespolem. Tam znowu było powalone drzewo. Au, au, au. Ale tu komarów lata. Nie pochodzi. Taka mała wioska i tu bardzo dużo jest takich ławeczek przed płotem. Jak na starych filmach. Gargol! Podejdź do płota! Jeszcze taka moda była. Klakier! Dam radę podjechać pod te piachy? Ciężko to idzie. Pierdziel. Nie będę się mordował. Tyłek odpocznie. No ja się przejdę. Uff. Kurna, komary to są. Trzeba w miarę sprawnie stąd uciekać. Łączył. So beautiful. Kurczę, trzeba szybko uciekać. Komary nie zezrają tam. Ciekawe jestem, jak jest. Tu jest. O kurde. Jak to jest w nocy. Ale leci za mną. Ciekawe, czy w nocy jest mniej komarów. Może śpią. Ale pogoda niewyraźna. Oby wytrzymało. No i mamy coś, czego nie chciałem mieć. Czyli pada. Zobaczymy, jak długo i jak to intensywnie będzie padać, ale no. Nie fajnie. Na razie jeszcze nie ubrałem tej folii. Mam tylko kurtkę. Zaraz zabezpieczę kamerkę. Kamerkę wyłączę. No zobaczymy. Nie ciekawie. Dobra, to tymczasem wyłączamy kamerkę. Ogarnięte. Przed 6 zjedzone śniadanko, kawa wypita. No i pasuje jechać dalej. Zmęczenie już doskwiera. Chyba nie pada. A może i pada. Kurna, mokro. Ale przynajmniej jasne. Zobaczymy. Także lecimy dalej. Supraś byłby celem. Ale nie dojadę. Jest godzina 6. Nie wiadomo jaka trasa. Zobaczymy.